Poczucie wartości to jest jeden z najważniejszych elementów naszego życia. Mógłbym powiedzieć, że jest to współczynnik determinujący praktycznie całe twoje życie. To jak się czujesz sam ze sobą, to jak myślisz, jak się zachowujesz, jakich masz ludzi wokół siebie, jakich dokonujesz wyborów, to wszystko ma wpływ na twoje poczucie wartości. Pomyślałem, że nagram dzisiaj takie fajne wideo, bo inaczej nie jestem w stanie ubrać tego w słowach, w którym opowiem wam, w jaki sposób można odzyskać swoje poczucie wartości. Widzicie, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. Doskonale wiemy, w jakich żyjemy czasach. Możecie zadać mi pytanie, ale ja nie wiem. Powiedz mi, Damian, w jakich czasach żyjemy. Żyjemy w czasach informacyjnych, w których poczucie wartości jest determinowane przez ideę, przez informacje, przez znaczki na logo, przez to, jakie ubierasz ubrania, przez to, jakim jeździsz samochodem, jakich masz znajomych, ile masz wyświetleń na Facebooku, na YouTubie, jaki masz status materialny. Żyjemy w świecie, który jest strasznie powierzchowny. I my automatycznie asocjujemy tą powierzchowność z wartością. Jest to jeden z największych problemów współczesnego świata, bowiem mylimy tą wartość powierzchowną z tą taką bezpośrednią wartością, jaka jest w naszym wnętrzu. I dlaczego to robimy? Robimy to, ponieważ nie potrafimy inaczej. Robimy to, ponieważ inaczej nas nie uczono. Robimy to, bo tak jest wygodnie, tak jest fajnie, tak jest po prostu szybko. Dużo łatwiej jest coś ocenić, osądzić, wyrzucić, niż po prostu spojrzeć bezpośrednio na to coś i dostrzec, że jest to po prostu nieskończone. Że to, na co patrzysz, tak naprawdę nie ma jakiejkolwiek wartości. Ponieważ wartością samą w sobie jest percepcja tego, że w ogóle na coś patrzysz. I to jest bardzo trudne dla współczesnego człowieka, żeby to uznać za jakąkolwiek prawdę, mądrość czy wartość. Ponieważ trzeba mieć dosyć sporo pokory w życiu, dosyć sporo doświadczenia i dosyć sporo świadomości, żeby dostrzec wartość w tym, że patrzysz na coś i nie widzisz w tym wartości. Widzisz bezpośrednio coś takim, jakie to coś jest. A jakim to coś jest? To, na co patrzysz. Przede wszystkim to jesteś ty. Przede wszystkim to jest coś, co jest nieskończone. To, na co patrzysz, jest nieskończone. I my, jako ludzie, żeby radzić sobie z rzeczywistością, żeby radzić sobie w życiu, nakładamy na to filtr. Założyłem dzisiaj koszulę. Jaka jest różnica, gdy założyłem teraz koszulę, a przykładowo w innym nagraniu nie miałem tej koszuli, byłem tylko w czarnej koszulce, w innym nagraniu znowu miałem okulary. Nawet pewnie tego nie dostrzegłeś. I nie martw się, ja też bardzo często nie dostrzegam różnych rzeczy. Ale tacy już po prostu jesteśmy. Jako ludzie jesteśmy bardzo prostymi maszynami w założeniu, w ogromnym uproszczeniu, ale zawsze bardziej skomplikowani niż to, co sami stworzymy. I dzisiaj chciałem nagrać o tym wideo, o poczuciu własnej wartości. Mam przed sobą tablet, na którym wypisałem 16 pytań, 16 ćwiczeń odnośnie definiowania swojego własnego poczucia wartości. Bo nie chcę dzisiaj tylko i wyłącznie gadać do kamery, ale chcę, abyście razem ze mną odkryli punkt po punkcie, stopień po stopniu, po kolei to, czym jest wartość, jak definiujecie wartość, co sprawia, że czujecie się ze sobą lepiej, że czujecie się wartościowi, a co sprawia, że czujecie się źle. Bo jeżeli odkryjecie, co sprawia, że czujecie się dobrze i odkryjecie, co sprawia, że czujecie się źle, to bardzo możliwe, że sama świadomość tego da wam taki duży obraz tego, jak czujecie się w życiu i pozwoli wam to lepiej i bardziej świadomie definiować wasze wybory i wasz kierunek w życiu. Bo w dzisiejszym wideo poświęconym poczuciu wartości będziemy po prostu definiować kierunek w życiu, bo to, co uznajemy w życiu za wartościowe, za tym potem podążamy.
za tym potem stoimy, za tym później dążymy. Więc jednym z fundamentalnych aspektów naszego życia jest po prostu świadomość wartości. A jeżeli jesteś taki jak ja, to nie nauczyli cię tego w szkole. Mówiąc taki jak ja, mam na myśli, że przeszedłeś przez normalną edukację i w ogóle. Okej, nie rozwodząc się dalej, po prostu przejdę tutaj do sedna. Pomyślałem, że podzielę to wideo na trzy części. Pierwszą część już słyszeliście na wstępie, została przeze mnie przeczytana. Przy okazji testuję nowy aparat i mam nadzieję, że wszystko się ładnie nagrywa, ponieważ nie mam wyświetlacza i nie widzę po prostu, co nagrywam. Musiałem go ustawić, włączyć i na wiarę uznać, że będzie to po prostu dobrze. Najwyżej nagram później dubla. Także tak, pierwszą część już słyszeliście, teraz przejdziemy sobie przez drugą część. I druga część będzie poświęcona temu, aby pokochać siebie i odnaleźć swoją wewnętrzną wartość. I trzecia część służy temu, aby ciebie sprowokować. Będę ciebie prowokować, abyś mógł sobie sprawdzić, które części ciebie jeszcze cię bolą, gdzie powinieneś zwrócić swoją uwagę i nad czym popracować. Czyli tak po prostu zrobimy sobie taki test poczucia wartości i sprawdzimy, na ile czujesz się stabilny w swoim poczuciu wartości, a na ile mógłbyś coś tam jeszcze przerobić. Tak, przejdziemy sobie do drugiej części i mam tutaj ćwiczenie numer 1. Co takiego osiągnąłem w moim życiu, z czego jestem dumny, lub moi znajomi powiedzieli mi, że dobrze to zrobiłem? To ćwiczenie służy głębokiej introspekcji, abyś zwrócił uwagę na to, w czym jesteś dobry. Jeżeli jesteś w stanie to wydobyć na powierzchnię i sobie uświadomić, to gratuluję. To znaczy, że jesteś świadomy tego, w czym jesteś dobry. Pamiętaj o tym, że nasz umysł jest jak nawyk. Jak ty cały czas będziesz sobie przypominał to, w czym jesteś dobry, to twój umysł będzie szukał skojarzeń i porównań do twojej aktualnej rzeczywistości i będzie szukał nowych rzeczy, w których mógłbyś być równie dobry. I to jak taka spirala, taki efekt kuli śniegowej sprawi, że będziesz coraz lepszy w różnych rzeczach. Można to wykorzystać jako narzędzie do samocoachingu. Kolejne pytanie. Co takiego wtedy robiłem? Jak się z tym czułem? Jak mogę do tego powrócić, wzmocnić to i pogłębić? Te pytania służą temu, abyś wydobył ze swojej głowy swój własny model rzeczywistości, który służy do twojego realizowania swojego geniuszu, swojego potencjału. I chodzi o to, żebyś go wydobył, żebyś go rozpakował, sprawdził i wzmocnił i ewentualnie zainstalował w swoim własnym życiu tu i teraz. Jeżeli popatrzymy na nasz umysł jak na komputer i mielibyśmy pobawić się troszeczkę z naszym oprogramowaniem, to sprawdź, które programy kiedyś działały i zastanów się, czy mogą one działać w tej chwili również. Ćwiczenie numer 2. Jakiego typu cele osiągnąłem w moim życiu? Nawet te najmniejsze. To ćwiczenie służy temu, abyś zwrócił uwagę na swoje choćby nawet najmniejsze osiągnięcia i żebyś zwrócił uwagę na to, że wartość, jaką kreujesz, jest czysto subiektywna i że to ty nadajesz tą ważność swoim własnym celom. Przykładowo, jeżeli osiągnąłeś w swoim życiu taki cel związany ze swoją edukacją, że skończyłeś choćby nawet podstawówkę, czy gimnazjum, czy szkołę średnią, super, gratuluję, to jest coś, co osiągnąłeś. Są ludzie na tym świecie, którzy nigdy nie mieli edukacji lub nigdy nie osiągnęli tego celu. Bardzo możliwe, że nadal siedzą w szkole i się nadal uczą. Ty natomiast to osiągnąłeś. Jeżeli udało ci się znaleźć pracę, jeżeli udało ci się skończyć studia, jeżeli udało ci się osiągnąć coś ważnego w twoim życiu, może wygrać jakiś konkurs, jeżeli jesteś w związku, to pamiętaj o tym, że nie każdy skończył szkołę, nie każdy jest w stanie znaleźć pracę, nie każdy jest w związku i to są wielkie cele, jakie udało ci się osiągnąć, za które warto jest być wdzięcznym. Ćwiczenie numer 3. Jakie wartościowe lekcje wyniosłem ze swojego życia? Jaka płynie z nich nauka? To pytanie służy takiemu krótkiemu feedbackowi, abyś zastanowił się, czego nauczyłeś się ze swojego własnego życia. Tylko poświęć na to pytanie troszeczkę czasu, nie bądź powierzchowny, bowiem my przez pierwsze 18 lat naszego życia przechodzimy przez różne doświadczenia i bardzo dużo generalizujemy w rzeczywistości i potem przez resztę życia żyjemy w ten sposób, jaki się po prostu nauczymy. I warto jest po prostu na nowo zwrócić na to uwagę, czego się nauczyłeś i które przekonania są nadal aktualne, a które nie.
I jeżeli zwrócisz na to swoją uwagę, to bardzo jest możliwe, że część rzeczy, w które wierzysz, nie jest już aktualna i mógłbyś to po prostu zmienić. Jakie wartościowe lekcje wyniosłem ze swojego życia? Czego się nauczyłeś o sobie, o ludziach, o rodzinie, o wartościach samych w sobie, o podróżowaniu, o pracy, o kompetencjach? Jacy są według ciebie ludzie, jakie jest społeczeństwo, jaki jest świat? Zastanów się nad tym i w ciszy i spokoju o tym pomyśl. Ćwiczenie numer 4. Za co lubię siebie? Co takiego doceniam w sobie? To pytanie jest troszeczkę podchwytliwe, bo jeżeli nie lubisz siebie i nie masz za co siebie docenić, to możesz mieć takie poczucie, o kurczę, jestem taki beznadziejny. I może to ćwiczenie wzmocnić w tobie to poczucie beznadziei, ale my nie chcemy takiego rezultatu. My chcemy choćby nawet na siłę znaleźć w swoim życiu te elementy siebie, które możemy docenić i wzmocnić. Przykładowo, jeżeli uważasz siebie za osobę nieatrakcyjną, ale jesteś sumienny w pracy, doceń siebie za to. Jeżeli nie osiągnąłeś jakiegoś tam celu i szczytu swoich ambicji, ale za to masz dach nad głową, masz co jeść, masz co się ubrać, tak? To doceń to. To ćwiczenie służy troszeczkę pogłębieniu wewnętrznej wdzięczności wobec samego siebie, ale tutaj wymagana jest ogromna dawka kreatywności, aby móc stworzyć dla siebie takie wewnętrzne połączenie pomiędzy tobą samym a rzeczywistością zewnętrzną i abyś dosłownie mógł wykreować swoją własną wartość. I to jest tutaj kluczowe, bowiem wartość się tworzy. Nie jesteś ofiarą swojego życia w takim sensie, że rzeczy ci się przydarzają i ty tylko wszystkiemu ulegasz. To jest zbyt powierzchowne podejście, zbyt jednotorowe myślenie. Jednocześnie, tak jak stwarzamy sobie te teorie dotyczące naszych traum czy naszego cierpienia. Oczywiście ja nie twierdzę, że to nie jest prawda, tak, że traumy czy cierpienie nie jest prawdziwe. Ja twierdzę, że my sobie potem na podstawie tego, co doświadczymy, tworzymy całą stertę historii, w której już później nie musimy wcale wierzyć, bo to, że jeżeli jedna osoba cię skrzywdziła w życiu, czy miałeś jeden rodzaj traumy w swoim życiu, to nie znaczy, że teraz przez całe życie wszyscy będą cię krzywdzić i to nie znaczy, że teraz masz cały czas cierpieć. Nie, doświadczenia są zazwyczaj jednorazowe, możemy się z nich czegoś nauczyć i potem warto jest coś zmienić, albo tak pokierować swoją uwagę, aby mieć takie efekty czy rezultaty, jakie chcemy. Ale tutaj wymagana jest świadomość i twoja własna świadomość kreatywności, bowiem tak bardzo często ludzie utwierdzają się w swoich przekonaniach dotyczących, nie wiem, negatywizmu, tak? Czy narzekają, czy to, czy tamto. Nie zdają sobie sprawy, że po prostu to tworzą, że to jest wytwór. Tworzymy sobie pesymizm, sceptycyzm, narzekanie. To jest efekt naszej kreatywności, naprawdę. To jest niesamowite. I w ten sam sposób możemy to zmienić. Możemy stworzyć coś pozytywnego w naszym życiu, choćby poprzez pielęgnowanie wdzięczności. Za co mógłbym być sobie bardziej wdzięczny? Kolejne pytanie do refleksji. Co takiego mogę sobie odpuścić, wybaczyć? To jest świetne pytanie. Ja spędziłem nad tym pytaniem masakryczną ilość czasu, słuchajcie, bo ja miałem taki problem w swoim życiu, że po mojej otyłości, gdy ja schudłem i wszczepiono mi stymulator serca, ja miałem przez bardzo długi okres czasu poczucie winy za to, że doprowadziłem się do takiego złego stanu i że wcale nie musiałem się do takiego stanu doprowadzić. I bardzo mocno biłem się z myślami i nie potrafiłem sobie tego wybaczyć w pewnym sensie, tak? Że schudłem, że może zrobiłem to zbyt szybko, zbyt gwałtownie, że chciałem mieć efekty na tu i teraz. W zasadzie to nie przewidziałem, że po prostu będę się źle czuł i w ogóle. Ale bardzo mocno się z tym biłem i dopiero po wielu latach pracy nad sobą udało mi się to wybaczyć w pewien sposób. I ja myślę, że wiele osób ma takie traumy czy trudne doświadczenia w życiu i nie potrafi sobie z nimi poradzić. Między innymi dlatego w religii chrześcijańskiej są konfesjonały, tak, żeby móc się rozgrzeszyć. Czy zawsze można komuś się po prostu wygadać, pójść na terapię, czy nawet siąść do tej medytacji, żeby oczyścić ten umysł. Ale tutaj wymagana jest troszeczkę praca nad sobą i też ta świadomość tego, co trzymasz nadal w sobie, bo to ma wpływ na twoje poczucie wartości, bo potem się gnębisz, poniżasz siebie, zaniżasz swoją wartość, myślisz, że nie zasłużyłeś, że jesteś taki zły, że musisz cierpieć, sam gnębisz siebie, a nie musisz, naprawdę nie musisz, bo wystarczy, że uwierzysz w to, że jesteś wspaniałą i wyjątkową osobą i życie ci się należy, życie ci się nie przydarza, życie ci się należy i nagle zmieniasz percepcję rzeczywistości i tak żyjesz, tak jak myślisz, tak żyjesz. I to jest niesamowite.
Trzeba po prostu tylko i wyłącznie zacząć pracować nad sobą i wyszukiwać w sobie takie sposoby myślenia, które cię wspierają. Ćwiczenie numer 7. Jakie są moje autentyczne wartości i kierunek w życiu? W jakim kierunku chcę iść? To jest świetne pytanie. Pytanie typu, czego chcesz od życia? Jaki jest mój cel życia? Co ja chcę zrobić w tym życiu? Jeżeli wyjdziesz z taką odpowiedzią, no w zasadzie to bez sensu jest to pytanie, bo życie to jest chwila obecna, to pamiętaj, że tak, życie to jest chwila obecna, ale nawet jak będziesz żył bez poczucia kierunku i bez planowania i bez aspektu praktycznego w swoim życiu, będziesz żył tu i teraz, to owszem, możesz dzięki temu być bardziej spokojny, uważny, ale jeżeli nie będziesz nadawał swojemu życiu kierunku czy celowości, to jest bardzo duża szansa, że będziesz po prostu się obijał. I tutaj nie mam na myśli lenistwa, mam na myśli, że będziesz się po prostu odbijał jak taka piłka od jednego zestawu przekonań do drugiego zestawu przekonań. Będziesz czytał różne książki, będziesz miał w głowie sprzeczność filozofii i ideologii, będziesz może oglądał jakieś filmy, ten nauczyciel powie to, tamten powie tamto, pójdziesz do znajomych, oni powiedzą coś innego i będziesz miał takie poczucie, że słuchasz wszystkich na zewnątrz ciebie, ale nie wiesz tak naprawdę, czego ty sam chcesz. I to jest też jeden z elementów, który buduje borderline, tak? Który wzmacnia borderline. Ta taka tendencja, że nagle coś nam się wydaje takie piękne, a potem to nagle tak opada, tak? Taka chwiejność emocjonalna. Tutaj nie mówię stricte o zaburzeniu osobowości, to jest też głęboki temat, ale mam na myśli o takiej chwiejności własnych wartości, tak? Czy tak, tego, w co wierzymy. Jeżeli sam autentycznie tego nie wyklarujesz, nie poczujesz, nie ustalisz sam między sobą, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziesz słuchał wszystkich ludzi dookoła ciebie i będziesz podatny po prostu na ich wpływ. I wiecie, o ile każdy z nas jest troszeczkę podatny na wpływ ze strony otoczenia, bo każdy jest, nawet ja jestem, to warto jest mieć to ustalone samemu ze sobą. Przejdę od razu do kolejnego ćwiczenia. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. Ćwiczenie numer 8. Jak mogę pogłębić kontakt ze sobą i wzmocnić moje poczucie wartości w sobie? Nawyki takie jak medytacja, prowadzenie dziennika, sport, yoga, uważność, świadomość tego, co się je. Ja nie twierdzę, że musisz idealnie mieć zdrową i czystą dietę. Mi się nieraz zdarzy zjeść jakieś ciastko na mieście, czy wypić tą kawę, czy coś tam, tak? Ale czy ty jesteś świadomy tego, co ty jesz? I po co ty to jesz? I po co ty to w ogóle robisz? Czy ty zastanawiasz się nad tym? Ja tutaj też nie twierdzę, że musisz iść za jakimś specjalnym modnym nurtem dietetycznym. Po prostu, czy ty sam jesteś tego świadomy, co ty robisz i po co ty to robisz? Proste pytania. I teraz pamiętaj o tym, że ja nie mam na celu cię moralizować. Ja nie mam na celu być dla ciebie jak ksiądz. Ja chcę po prostu cię sprowokować, abyś sam zastanowił się, po co robisz to, co robisz. Tutaj już nawet nie chodzi o kwestię, powiedzmy, diety, ale tego, jakie masz nawyki w ciągu dnia, jaką masz rutynę, do jakiej pracy chodzisz, z jakimi znajomymi się spotykasz, jakie treści oglądasz, czy zastanawiasz się nad tym, dlaczego klikłeś w to wideo, czy w inne wideo. To jest mega super ważny temat. Na początku, gdy zadaje się sobie tego typu pytania, można nawet mieć takie poczucie, o Jezu, ale jestem beznadziejny, robię to beznadziejnie, tamto beznadziejnie. Ale nawet jak zaczniesz siebie oceniać, zastanów się, po co siebie oceniasz. Jaką to ma wartość w twoim życiu? Możesz zakwestionować nawet to, że oceniasz samego siebie. I wejść na taki poziom metamyślenia, takiego myślenia o myśleniu i wtedy możesz spojrzeć na siebie tak z perspektywy takiego obserwatora i zastanowić się, aha, to po to ja to wszystko robię, ponieważ moje potrzeby idą jak piramida Maslowa, że jak mam potrzeby bezpieczeństwa zaspokojone, to potem mam ochotę na coś innego, może na bliskość, na jakiś seks, czy coś takiego, potem na przykład mam potrzebę przynależności, potem na przykład chcę wyswobodzić swoją kreatywność, potem dopiero chcę gdzieś tam duchowości. Zastanów się nad tym, naprawdę. Temat do głębokiej kontemplacji. I teraz od razu przejdę tutaj do trzeciej części nagrania, bo nie chcę, żebyście tutaj marnowali czas.
I przejdziemy sobie do tematu budowania spójności i zapobiegania autosabotażom. No bo nawet jak już ustalić swoje cele, priorytety czy kierunek w życiu, to i tak od czasu do czasu wejdzie w grę twój umysł, który będzie cię sabotował. Przyjdą jakieś dołki emocjonalne, jakieś nastroje, huśtawki, niepewność, wątpliwości. Ktoś cię odrzuci, ktoś zatrąbi na ciebie, jak będziesz gdzieś tam jechał samochodem, czy ktoś ci się wetnie w kolejkę w sklepie, czy coś ci się nie spodoba. To są tematy stricte emocjonalne, dotyczące naszej wewnętrznej małpy, czy naszej kapryśności, tak? I tutaj bezpośrednio, ćwiczenie numer 9. Jak mogę udowodnić sobie, że jestem wartościowy? Zajebiste pytanie, proste z mostu i od razu pokazuje, o co nam tak naprawdę chodzi. My sobie wartość musimy udowodnić. Bez względu na to, jak to nie brzmi, ty musisz udowodnić sobie w życiu swoją wartość. Jak już sobie ją udowodnisz, to będziesz miał święty spokój. I ja rozmawiałem na ten temat z wieloma ludźmi, którzy są o wiele ode mnie starsi i doświadczeni w życiu. I oni mi bardzo często mówili, no po okresie szkoły ja po prostu musiałem uciec od rodziców i wziąć się do roboty, żeby zarobić kasę, żeby po prostu udowodnić sobie swoją wartość. No i wiecie, ja powiem wam szczerze, że ja wiele czasu spędziłem na zastanowieniu się nad tym, wiele czasu temu trochę zaprzeczałem, bo mówię, nie no, gdzie tam kasa, praca, komu to potrzebne, przecież w życiu najważniejsza jest duchowość i światło i miłość i w ogóle, ale potem zdałem sobie sprawę z tego, że kompetencje są potrzebne, wiedza jest potrzebna, umiejętności praktyczne są mega potrzebne, praca jest potrzebna i pieniądze też są potrzebne, bo fajnie jest, jak ma się wygodę i komfort w życiu na takim poziomie, w którym naprawdę czujesz się dobrze. I fajnie jest, jak masz dostęp i do ciepłej wody, i do infrastruktury, i do normalnego śmietnika, i możesz iść do sklepu, kupić sobie normalne jedzenie i w ogóle, tak? I to są bardzo fajne pytania. Pytania typu, jakie umiejętności i kompetencje chciałbym nabyć? W jakim, to się bardzo mocno łączy z tym pytaniem poprzednim, w jakim kierunku chcę iść, tak? I dlaczego to pytanie jest takie ważne? Bo bardzo często jest tak, że ty masz jakiś cel, jakąś inspirację, ambicję i coś tam wewnątrz ciebie siedzi. I masz takie poczucie, że jak zaczniesz temu ufać i pójdziesz w zgodzie z tym, to co rodzina sobie o tobie powie, co znajomi o tobie powiedzą, o Jezu, nagle musisz zmienić pracę, musisz zmienić to i zmienić tamto. A nieraz po prostu, gdy ty postanowisz, dobra, idę w zgodzie z tym, co czuję, to nagle wszystko się okazuje, że całe twoje życie wywraca się do góry nogami, i wcale nie jest tak źle, nagle pojawiają ci się nowe pomysły, nowe inspiracje i robisz rzeczy, o których byś w ogóle nie pomyślał, a są w zgodzie z tobą, tylko i wyłącznie dlatego, bo sobie na to pozwoliłeś. Tutaj pamiętajcie, że robimy pracę wewnętrznie również z cieniem, także starajcie się uzyskać tutaj jak najbardziej spójne i autentyczne odpowiedzi. Ćwiczenie numer 10. Jak długo muszę okłamywać siebie, że jestem niewystarczająco dobry, aby w końcu zobaczyć, że sam siebie ograniczam? Bardzo proste pytanie. Bo wiecie, bo bardzo często jest tak, że mówimy do siebie, a nie dam rady, nie uda mi się to, tamto, siamto i owamto, a i tak robimy, pomimo tego negatywnego dialogu wewnętrznego, to co robimy i mamy efekty. No to po co samego siebie tyrać, jeżeli po prostu możesz zrobić to, co czujesz i mieć od razu efekty. Ćwiczenie numer 11. Jakie są negatywne konsekwencje mojego niskiego poczucia własnej wartości? Jak mogę to zmienić? Jeżeli już widzisz, że twój umysł cię sabotuje, wmawia ci, że nie możesz, że nie powinieneś, że o Jezu, że moja przeszłość, jestem taki straumatyzowany, to zastanów się, jakie to ma negatywne konsekwencje na ciebie i na twoich bliskich. Bo bardzo często jest tak, że jeżeli poniżasz samego siebie i krytykujesz siebie, to bardzo często chcesz przełożyć część tej winy, bo to już się w pewnym momencie w poczucie winy i gnębienia siebie zamienia, chcesz część tej winy zwalić na innych. Wina systemu, wina rządu. A, bo rodzina nie zapewniła mi tego i tamtego. To jest bzdura. Jesteś odpowiedzialny za swoje własne życie, jesteś dorosły. Mam taką nadzieję, jeżeli oglądasz to wideo. Zawsze możesz coś zrobić, choćby nawet małą rzecz. Ja rozumiem, że życie nie jest sprawiedliwe, bo życie nie jest sprawiedliwe i to jest głupota, chociaż użyłbym innego słowa, to jest taka troszeczkę idealistyczna mrzonka, twierdząc, że życie jest sprawiedliwe. Nie, życie nie jest sprawiedliwe. Nie wszystkie rzeczy układają się tak, jakbyśmy tego chcieli, ale zawsze możemy coś z tym zrobić. Ćwiczenie numer 12. Dlaczego w ogóle powinienem zadbać o swoje poczucie wartości? Właśnie dlatego, bo jak nie zadbasz o swoje własne poczucie wartości, to będziesz gnębił siebie, będziesz miał wpływ na innych ludzi i to w ogóle nie przyczyni się do poprawy jakości twojego życia, ani ogólnego dobrobytu społeczeństwa. Pytanie numer 13. Co w ogóle definiuje wartość na tym świecie? Pytanie do głębokiej refleksji nad samym sobą. Naprawdę bardzo szczerze polecam to pytanie. Pytanie numer 14.
jak czuję się emocjonalnie, gdy myślę o wartościach. Jak się czujesz, gdy myślisz o wartościach? Myślę, że to jest nawet ważniejsze pytanie niż pytanie poprzednie dotyczące wartości samych sobie, bowiem my wartości utwierdzamy w takim sensie stricte ideologii, przekonań, symboli oraz naszych emocji, tym jak my się z czymś czujemy. Gdy jedziesz samochodem i widzisz gdzieś tam logo McDonalda, to albo czujesz chęć, żeby zjeść jakiegoś burgera, albo czujesz obrzydzenia, bo wiesz, że to jest chemiczny syf, tak? Jeżeli idziesz do sklepu i masz ochotę na czekoladę, to kupujesz taką czekoladę, ponieważ ona ci smakuje, tak? I też masz jakieś utożsamienie z symbolem tej czekolady i w ogóle z czymkolwiek innym. Tutaj na przykładzie jedzenia. Ale przykładowo, gdy jesteś w internecie i wchodzisz na YouTube'a, to też widzisz stos miniaturek, cała masa różnych ikonek, co definiuje to, w co klikasz, tak? Ćwiczenie numer 15. Co blokuje mnie przed byciem najbardziej wysokowartościową osobą, którą znam? To jest świetne pytanie. Wyobraź sobie, że jesteś najbardziej wartościową osobą, jaką znasz. Czy jesteś w stanie sobie to w ogóle wyobrazić, czy coś cię przed tym hamuje? Moim zdaniem mega. Genialne. I ćwiczenie numer 16. Które wartości oraz osądy dotyczące mnie samego nie pochodzą bezpośrednio ode mnie? Co zinternalizowałem od otoczenia? Bo tak jak powiedziałem wcześniej, przez całe życie idziemy i zbieramy wszystkie przekonania i to, co nasze otoczenie ma nam do zaoferowania. I nie zawsze mamy czas na to, żeby się zreflektować, czy my w ogóle tego chcemy, czy to jest nasze. I to jest najważniejsze pytanie, jakie mógłbyś sobie zadać, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości. Co jest moje, co nie jest moje, co należy do innych? To pytanie może mieć takie odzwierciedlenie, że o, bo Damian mnie teraz namawia, żebym zwiększył swojego i to i tamto. Nie, to nie o to chodzi. Wychodzimy z gruntu moralnego i świadomości samej sobie. Zastanawiamy się nad tym, jak być zdrową psychicznie osobą i mieć zaspokojone wszystkie potrzeby i być szczęśliwym człowiekiem. Jeżeli tą sprawę będziesz miał załatwioną sam ze sobą, to aspekt duchowości przyjdzie ci niemalże bezwysiłkowo. I tego życzę wszystkim serdecznie, abyście byli szczęśliwi, spójni, zintegrowani i abyście mieli świetne, cudowne życie. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jeżeli wam się podobał, dajcie dla mnie łapkę w górę, zostawcie dwie łapki w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje własne przemyślunki dla statystyk i widzimy się w kolejnym nagraniu. Jeżeli ktoś z was chciałby wesprzeć projekt Find Yourself, to na dole macie odnośniki. Jeżeli chcecie przyjść do mnie na konsultację, to również zapraszam. Na mailu projektowym możecie zostawić dla mnie wiadomość projektfindyourself@gmail.com i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego Ela, buźka.